Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Barnhouse Lane. No i co, kontynuujemy, bo mieliśmy chyba ostatnio, z tego co pamiętam, rozpalić ogień. W ogóle dzisiejszy odcinek będzie delikatnie później niż zazwyczaj, z tego powodu, że wczoraj się męczyłem z telefonem i nie zdążyłem nagrać odcinka. Nagrałem to w sumie o godzinie 16, czyli 2 godziny przed publikacją. No nie ma szans, żebym się wyrobił, nie ma najmniejszych szans. Dobra, jeszcze jedno i mogę rozpalać. Rozumiem, że nie mamy jeszcze jednego. No nie mamy. Rozmawiaj, możemy coś powiedzieć? Możemy porozmawiać, Arno. Mogę zatrzymać siekierę? Jasne, mam zapasową w plecaku. Dzięki. Mogę jej użyć do obrony, gdybym wpadła na Maltera. To nie zadziała. Nawet nie próbuj. Skąd wiesz? Steven Brumble, 2018. Próbował z siekierą. A Steven był podstawowym facetem. Bez obrazy, ale o wiele silniejszym od ciebie. Niech zgadnę. Nie żyje. Tak. A to niespodzianka. Do zobaczenia później. Jasne. Chyba, że przecież nie spotkasz się z Walterem. Bo wtedy, bądźmy szczerzy, pewnie się nie zobaczymy. Ja mam już taki hop do przodu, bo gdzieś z tyłu zabraknie. Dobra, no jeszcze jednego drewna potrzebujemy. Co to jest? Zbadaj. To powinno się ładnie palić. Nadal nie wiem, co to jest. Aha. No można, można. Dobra, pchnij drzewo. Nope. Niespodzianka, ani drgnie. Przeskocz przez rzekę, wolałby mnie, a siekierą możemy? Hop. Tniemy drzewo, tralala. Poszło. Okej, okay. No to mamy ścięte. Mamy to ścięte ładnie. Rozpalamy dalej. A to był pniaczek, okej. Okay. Płoda drewna. Nieźle by się paliła, ale jest dużo do kominka. Muszę ją najpierw pociąć na pół. No właśnie. Zapomniałem o tym. Zapomniałem, zapomniałem. Już tniemy. Pyk. I pyk. Dodano nowy przedmiot. Świetnie. Okej. Okay. To już mamy chyba wszystko. To powinno wystarczyć. Mogę teraz rozpalić ogień. Rozpal ogień. Dziękuję ci za to. Jesteś prawdziwą przyjaciółką, Angie. A tam. To nic wielkiego. No ależ tak. I teraz się odwdzięczę. Narysuję ci mapę, dzięki której trafisz do miejsca, o którym wspominałaś. Do białej kapliczki, przed którą wisi lalka. To niedaleko. Po prostu idź na wschód. Przejdź przez rzekę i wypalony las, aż zobaczysz skałę, na której są rysunki Waltera. Szukasz takiej z trzema szóstkami, powtarzającymi się 6 razy na tej samej skale. Tam skręcasz i idziesz przez pole dzikich róż. Tylko uważaj, żeby się nie skaleczyć. Tam, po drugiej stronie, znajdziesz miejsce, którego szukasz. Jasne. Dzięki, Arno. Dobrze, weź mapę. Ale i tak powinieneś poczekać do rana. Nie mogę czekać. Jest coś, co muszę zrobić przed północą. Zgubisz się w lesie w ciemności. Mam latarkę. On cię znajdzie. Zakradnie się do ciebie w ciemności i zadźga. Będę szła bardzo powoli i go wysłuchiwała. Gratuluję odwagi. Mam tylko nadzieję, że nie będę musiał rano ciągnąć twojego martwego ciała do wioski. Nie jestem bardzo ciężka. Zostaw je tam, jeśli je znajdziesz. Nie mam nic przeciwko. My musimy zadbać. Nie jestem bardzo ciężka. A ja nie jestem bardzo silny.
Tak czy inaczej, nie to miałem na myśli. Jesteś miła. Pomogłaś mi. Nie chcę, by stawać się krzywda. Nie bądź głuptasem. A teraz... Trzymaj się i powodzenia z polowaniem. Czas, by mnie wybrała się na moje. Zawsze masz dostęp do mapy ze swojego ekwipunku. I okidoki. Dobra, jeszcze papierosek przed wyjściem. Teraz poradzimy mu trochę. Gra zapisana, świetnie. Dobra, no to co, idziemy. Jak tam ta nasza mapka, jak ona wygląda? O Jezu, dlaczego ona jest tak daleko? Czemu się nie da przenieść na przykład tych przedmiotów? No nie da się, fuck. No nie da się, na pewno. Sprawdziłem. Dobra. Mamy tutaj tą rzekę, musimy przejść przez spalony las i skręcić gdzieś, gdzie jest 6x6x6. Damy radę. Damy radę. Dobra, idziemy. Idziemy, kochani, bo trasa nas czeka. Cóż to jest? Stary kask. Chyba jest częścią totemu. Mamy spalony las. No, ciekawe, ciekawe. Dosyć enigmatyczne. W ogóle powiem wam, że ogólnie te spalone drzewa, krajobrazy bardzo przypominają mi Seven Days to Die. I naprawdę z chęcią bym wrócił do tej gry. Uj, wróciłbym. Symbole satanistyczne. Nie wiem dlaczego, ale mam gęsią skórkę. I tak, tu mamy już 3x666666666, to nie tu. Miało być 6x666. Wow. Sześć razy 666. Tutaj widzę chyba 5. Chyba. Raz, dwa, trzy. Tak, tu jest 5x666. A ma być 6 razy. I tu jest... Tu jest 6. Ale da się jeszcze i dalej. Kurde, korci, żeby sprawdzić, co jest dalej. Wiecie co, jestem ciekaw. Jestem po prostu ciekaw, co możemy tam dalej znaleźć. Być może... Być może zrobię głupotę. A, to jest po prostu chyba zapętlone wszystko. Sprawdźmy. To mnie nie jest daleko. Aha, czyli tu jest tylko zapętlone. Dobrze wiedzieć, spoko loko. Nic nie tracimy, czyli wiemy gdzie iść. Wiemy gdzie iść, tu jest 666 razy 6. Okej, okay. To było tędy, no i jesteśmy. Skręciliśmy w tej chwili już tutaj koło Briar Patch. I teraz idziemy prosto i po prawej stronie mamy kaplicę, chapel. Okej. Okay. Myślę, że to już nie jest problem. Znowu zastraszna lalka. No i sejwik. No dobra. Jak chcą, to niech będzie. Gra zapisana. Dobra, i pamiętam, że we śnie szliśmy jakoś tutaj. Ardo miał rację. To na pewno miejsce z mojego snu. Gdzieś tutaj. Pamiętam, że było właśnie zawalone tuś. Zbadaj. Pamiętam ze snu, to pułapka. Głupie byłoby znowu tam wpaść, nie mając jak wyjść. To nie jest problem. Teraz sobie drzewko zetniemy, to jest kurde jak Minecraft. Mamy żelazną siekierkę. Cholera, przepraszam Sheila, nic ci nie jest? Powinnam dać radę wpiąć się po tym drzewie z Sheilą, jak już ją znajdę. Dobrze. Oj, to wygląda dziwnie. Zbadaj. Nic jej nie jest? Nie rusza się. Sheila? Nic ci nie jest? Wyciągnijmy cię stąd.
To jest lalka. To jest trup. Cholera. Jestem za późno. Przepraszam, że nie mogłem cię ocalić. Chwileczkę. Ta lalka. Coś jest na niej napisane. Zbadaj. Imię Shayla jest wyhaftowane na ubraniach lalki. Mieliśmy ocalić lalkę? Imię Shayla wyhaftowano na sukience lalki. Gdy nią potrząsam, czuję, że coś tam w środku grzechocze. Co to może być? O. No dobra, wyłazimy. Tu jest drugie dno. O nie, o nią chodziło. Ta dziewczynka widać, że już była martwa od jakiegoś czasu. Jak długo siedziałam w tej dziurze? Już zrobiło się ciemno. Ale chociaż znalazłam Shayla. Teraz czas wracać do domu. Co to do cholery było? Zapalmy papieroska. Może pod dymie nas nie rozpozna, jak myślicie? Teraz będzie jazda. Tylko tak. Ciekawe... Tym się robi Dasza. Ciekawe, czy będzie musieli się skradać. W jakikolwiek sposób. No bo wiemy, że dyszy. Okej. Ukryj się. Uciekaj, okej. Kapuję. W ten sposób działa. Czyli jednak jest jakiś stworek tutaj. Okej. Uciekaj. Idzie czy nie idzie? Czym ty kurde jesteś? O Jezu, jakie fajne takie, wiecie, audio. Z lewej do prawej, taki ASMR troszeczkę. Co? Czy my tu mamy się kierować rozwalić? Okej. Kolejny? Nie idzie. Oh no, idzie tu. Idzie tu. Dobra, udało się. Udało się, okej. I to za pierwszym razem? Nieźle. Oh fuck. Co tu się odwala? Ja nie wiem, jak ty możesz palić pajki w takich miejscach? Zobaczcie, przecież tu kurde jest... Pół w jakie zwłoki. Bez głowy, bez skóry. Shit happens. Dramat. Gdzie ja jestem? Blood Moon. Wow. Jest to kapliczka? No, chyba nie. Dlaczego mam wrażenie? Wiem co to jest. To jest jakaś kostnica. Nie kostnica. Jakaś spalarnia. Stary piec. Ciekawe czy nadal działa.
Działa. Zapal ogień. Potrzebuję jakiegoś paliwa, by rozpalić piec. Krwawy księżyc. Wróć nam to, co zostało skradzione. Wybacz mi, ojcze. Przyniosę ci z powrotem to z ciemności. Zbadaj. Te drzwi wyglądają na dość solidne. Mam przeczucie, że jest za nimi coś ważnego. Zamknięte. Nope. Nie da się. Dobra, rozumiem, że tutaj musimy coś znaleźć. Dlaczego ta kamera się porusza dziwnie? Ojejku. Mega dziwnie. Creepy, naprawdę, kurde. Fajnie, fajnie to wygląda. Fajnie ogólnie to wszystko działa tutaj. To 3D jest takie... No, dobrze zrobione, ta gra jest naprawdę świetnie zrobiona. Badaj. Ta klapa prowadzi do piwnicy. Dobiega... Kurde. Dobiega stamtąd nieprzyjemny zapach. Dobra, skoczymy. Nauczony doświadczeniem. I tak wskoczę, i tak wskoczę. Zbadaj, otwórz, pchnij. Zbadaj. Stara skrzynia, pewnie pełna czegoś strasznego. Na przykład pająków. Albo zgniłych ludzkich głów. Otwórz. Wieko nie drgnie. Chyba będę musiał użyć siły, by je otworzyć. No problem. Okej. Badaj. Żadnych pająków, tylko węgiel. Weź trochę węgla. Dodam nowy przedmiot, świetnie. Oh fuck. Tyle zwłok. Naprawdę tu są, czy znowu mam halucynacje? Okej. One... Nie wiem, co jest napisane. One... Miast? Nie. Must cross the river of blood. Jeden musi przekroczyć rzekę z krwi, żeby pokazać prawdziwą devotion. Kurwa, pamiętałem to słowo. Pamiętałem to słowo, teraz się pamiętam. Czekajcie, już patrzę. Devotion. Oddanie. Żeby pokazać swoje oddanie. Nie? Jeszcze sobie zrobił, bym to zrobił. Tak spróbował w sensie. Ale ona nie chce. Opa. Nope. Nie ma szans. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej szukać. To mamy ten węgielek. O tyle dobrze. O tyle dobrze, że ten węgielek jest. Kurde. Wydaje mi się, że zaraz będziemy i tak jeszcze uciekać. Wypełniłem komorę spalania węglem. Teraz powinno się ładnie palić w piecu. Być może musimy tą lalkę tu poświęcić jeszcze. Zapal ogień. Będzie? Zgaś ogień. Zbadaj resztki lalki. Klucz i moneta. Co robił w środku lalki? Mamy kluczyk, ok. I mamy monetę. One pound? Rozumiem, że teraz musimy wejść tu na górę. Okej. Okay. Dobra, jeżeli kluczyk nie będzie pasował, to nie wiem. Ale pasuje. Pasuje pięknie, idealnie. Cel ukończony. Jest jakiś ołtarz. Mamy jakiś ołtarz. Zbadaj. Na trumnie są kwiaty. Ktokolwiek jest w środku, musiał być bardzo ważny. W jakiś sposób część mnie czuje, że też powinnam oddać szacunek. Spójrz do środka. Sergeant Walter Green. Walter Green? Co?
Skoro to jest Walter, to kto do cholery ścigał mnie w lesie? Zaraz. Arno mówił coś o tym, że zabójca jest kobietą. I ta lalka nie należała do martwej dziewczynki z tamtej dziury. Należała do... cholera. Prawdziwym mordercą jest Sheila Green. Jednak ją znalazłam. Też tak myślałem. I z bani. Krwawy księżyc. Naciśnij right button. Run, little friend. Biegnij, mały przyjacielu. Naciśnij prawy, żeby skoczyć. OK. Find a way out. Znajdź wyjście. Wezwij pomoc. Nie, kitku mnie się utopił. Bardzo dziwny jest ten skok tu. Dziwny jest ten skok tutaj, oj dziwny. Dziwnuje? Jak się odbija. No dobra, widzę, że nie da się w ten sposób tego zrobić. Chciałem zobaczyć, co ona tam robi, ale on tam tylko klęczy. Kitku wykitku. Zapalić możemy? Nie możemy. Szkoda. Rozumiem, że tu będziemy pewnie mogli wejść. A i owszem. Tam i tak się jakby nie patrzeć... zapadło wejście do środka tej jaskini. Uuu, możemy sobie myszkę wtrąchnąć. No to też dla kici nie jest zbyt zdrowe. Opa. Okej. Okay. No ciekawie, ciekawie zrobili chłopaki tutaj. Chłopaki dziewczyny, bo w sumie być może. W całej grupie były i kobiety. Oczywiście nie umniejszajmy paniom. Tylko oczy widać. Ten zoom w tej kamerze nie jest wcale dobry. Hop. I hop. Dłuższy jump. I daliśmy radę. Jak się ogólnie ogarniesz sterowanie tym kotem, to jest easy. Ale jednak to, wiecie, to nie jest... No ten kot skacze w dziwne miejsce, nie da się tak zrobić, żeby on skoczył tylko delikatnie. On skoczy zawsze w ten sam sposób, zawsze na maksa do góry. Inaczej się po prostu nie da. Dlatego na początku jest to dosyć dziwne do obsługi, ale daje radę. No i czasem nie reaguje ten skok, tak jakby miał delikatny cooldown. Wiedziałem. Kurde, wiedziałem. Mogłem to przeskoczyć. Wiedziałem, że tak się stanie, ale no byłem ciekawy, co się stanie. Znaczy, wiedziałem, co się stanie, ale byłem ciekawy, co się stanie. No, masło maślane. To znaczy, wiedziałem, co się stanie, ale byłem ciekaw, czy jednak twórcy to striggerują, czy to jest taki, wiecie, straszak. No coś tam jest nim na tej ziemi, no ale jesteś kotem. To raczej nie powinno być problemu, żebyś w jakiś sposób tam wlazł. Ale widać, jednak jesteśmy ciężkim kotem. Taki mój kotek, grubiutki, luchniutki. Kot nie ma worka na brzuchu. Mój kot ma. Czasem myślę, że jest kangurem. Koci kangur. Dobra, no już jesteśmy gdzieś. Rozumiem, że tam nie przejdziemy, musimy iść w lewo. A, to jest wejście do 666. Okej, okay, tutaj gdzie skręcaliśmy. Tylko co nam to da? Pójdziemy po Arona, rozumiem?
Wow. Ej, to jest, z tego co słyszę teraz, to jest nutka z creepypasty, że tak powiem. Taka, wiecie, darmowa. Tylko bardzo spowolniona. Mega spowolniona. Tak, definitywnie to jest to. Oh no. Chyba nie. Idź, malutki. Nasi wilczy bracia nie będą cię niepokoić. Fajne. Lubię takie, wiecie... Nie lubię szukania czegoś na siłę. To było świetne. To było takie pokazanie. Nie, nie chcecie igrać. Nie z nami. Nie ze mną. Świetne. Naprawdę świetne. Dobra, tylko jak ja mam znaleźć dalszą pomoc? Jest zamknięte. O. Bo raczej nie przejdziemy, chociaż tutaj było przejście. Rozumiem, że musimy jakoś tam się dostać na górę, czy na górę, do tej chatki. Tylko jak? No, chyba już wiem jak. Okej. Mamy to. Powiedziałem jej, żeby nie szła. Nie dam rady jej teraz znaleźć. I pogódźmy się z tym. Pewnie już nie żyje. To jest dość przykre, bo... Była miła. Lubiłem ją. A jeśli nie jest za późno? Nie możemy jej tak samo zostawić. Wyjaśnię ci to jeszcze raz. W tym lesie panuje mrok. To będzie jak szukanie igły z tobusiana. Musi być jakiś sposób. Może. Gdybyśmy mieli psa tropiącego. Albo... Kota? Hej! Nie wierzę, że idziemy za bezdomnym kotem przez las w środku nocy. Przestań narzekać. Naprawdę czuję, że gdzieś nas prowadzi. Ach, to bagno cuchnie śmiercią. Naprawdę? Dla mnie po prostu śmierdzi gównem. Tak, to też. Śmierdzi gówno. Popularna kombinacja. Teraz inne decydujemy. Jest! Posiadłość rodziny Greenów. Większość myśli, że to tylko legenda, ale naprawdę tu jest. Świetnie. Ale uspokój się trochę, stary. Dobra? Pamiętasz martwą dziewczynę w jaskini? Tak. Ale nie martw się. Wiem, co robię. Ciągle tak mówisz, ale... Sama nie wiem. To było pojebane. Tak, zgadzam się. Ale w przeciwieństwie do niej wiem, co robię. Nie widzę, żebyś miał jakąś broń. To mnie nieco niepokoi. Nie potrzebujemy broni. Po prostu stój z tyłu, ja się zajmę rozmową. Jeszcze kurwa zapukajcie. To naprawdę ty.
Hi there, Walter. Cześć, Walter. Jak się masz? O, nie czuj się zagrożony. Chodzę jako przyjaciel, więc proszę, wysłuchaj mnie. Mam na imię Arno i jestem twoim największym fanem. Wiem o tobie wszystko. Znam nawet twój sekret. To, czego nie wie nikt inny. Ale w porządku, nikt się nie dowie. Po prostu naprawdę cię podziwiam i rozumiem, że musiałeś popełnić to okropieństwo z jakiegoś powodu. Przybyłem tę drogę, by powiedzieć ci coś ważnego. Coś, co zmieni wszystko. Walter. Ja... Nie! Przestań natychmiast! Arno? Arno? Cholera! Znajdę Angie i spierdalam stąd. Jenny? Co ty tu robisz? Odwdzięczam się? Masz szczęście, że klucz nadal był w zamku. Ale nie czas na pogawędki. Powinniśmy stąd spadać, Angie. Tak, chodźmy. Nie no, musimy uratować Arno jeszcze, ej. Czy to Arno? Nie ocalimy go. Kupa mięśni rozedrze nas na kawałki, jeśli tam wrócimy. Ale może uda mi się go przekonać. Przekonaj Waltera, by oszczędził Arno. Czekaj. Hej, odstaw go na ziemię, dupku. Puść nas. Nikomu nie powiemy, co tu widzieliśmy. Czego od nas chcesz? Znam twój sekret, Walterze. A może powinnam powiedzieć, Shaylo. Tak, jesteś dziewczyną. Jasne, ćwiczysz mięśnie i jesz surowe mięso z lasu. Ale... chyba wiem, czemu to wszystko zrobiłaś. Ktoś cię zranił, a teraz oni za to płacą. Z powodu twojego ojca, prawda? Kochałaś go i chciałaś być taka jak on. Widziałaś okropieństwa wojny i nie możesz uciec od tego bólu i cierpienia. Poświęciłaś wszystko dla tego kraju i zdałaś sobie sprawę, że cię wykorzystali. Dlaczego ona chce... zrobić to wszystko? No... straciła ojca, na pewno. Kochała go bardzo, nawet widać, jak uczcią to wszystko szykowała. I ojciec widać, że był wojskowym. Jej ojciec był wojskowym. Nazywa się Walter Green. I pytanie, co teraz? Kurde. Ja bym powiedział, że to z powodu ojca i że widziała się okropieństwa wojny, ale boję się, że jak weźmiemy to, to ona nie zrozumie. Czy ona widziała okropieństwo wojny? No popatrzmy na nią. Czy ona widziała okropieństwo wojny? Ona musiała być bardzo mała. Dobra, zaryzykuję, to z powodu twojego ojca, prawda? Kochałaś go i chciałaś być taka jak on. Założę się, że to on nauczył cię, jak walczyć, jak przetrwać. Dlatego nie mogłaś zaakceptować jego śmierci. Nie mogłaś się ruszyć dalej. Przepraszam, to było, że włączyła ich bardzo mocna więź. Ale się zająkałem. Potem odkryłaś czarną magię i próbowałaś go wskrzesić. Ale w pewnym momencie tej żałoby i smutku straciłeś zmysły. Potrzebujesz pomocy. Ale twojemu ojcu łamałoby się w serce, gdyby cię teraz widział. Potem odkryłaś czarną magię i próbowałaś go wskrzesić. Wydaje mi się, że to. But then you discovered black magic and you tried to bring him back.
Przez lata zabijałaś ludzi nie dlatego, że sprawiać to frajdę, ale potrzebowałaś ofiar do swojego mocnego rytuału. Tylko że to nie odnosiło skutku. Kości Waltera Greena zbierają kurz w trumnie na górze i żadna ilość przelanej krwi tego nie zmieni, bo Walter nie żyje. On nigdy nie wróci. Nadal możesz podjąć decyzję, Shaylo. Nadal możesz nas puścić, albo proszę, to nie musi się tak skończyć. Nadal możesz podjąć decyzję. Nadal możesz nas puścić. Nie? To chyba nie było to. Cholera. Czas uciekać. No dobra. Zwiewamy, faktycznie. Kurde, nie wiem, czy chce się cofnąć dalej. Z drogi, pielęgniarko. Żryj piak, frajerze. Gra zapisana, czyli już po sejwie. Musimy żyć z tą konsekwencją, niestety. Ale no niestety nie przeżył. Wiedziałem, że moja broń na słonie kiedyś się przyda. Ale nawet w najsilniejszych snach nie przypuszczałem, że zastrzelę nią legendarnego Waltera Greena. Zastrzeliłeś Shaylę Green. Jej ojciec Walter nie miał z tym nic wspólnego. Nie żyje od dłuższego czasu. Naprawdę? Zabiłem kobietę? Jeszcze ciepła. Cholera, nieprzyjemne uczucie. Kobieta czy nie, była bezlitosnym zabójcą. Ten nas będzie teraz bezpieczny. Wszystko dzięki tobie. Skoro tak to ujmujesz, ale będzie mi brakować Arno. Nie zasługiwał na taką śmierć. To był ten facet na... Tak. Biedaczysko. Gdybym tylko kupiła ci więcej czasu, może mógłbyś go ocalić. Co się stało, to się nie odstanie. Na pewno nam pomógł, ale nie możemy cofnąć czasu. To ja powinnam tam zginąć. Nie mów tak. Czemu w ogóle tak myślisz? Bez powodu jestem tylko smutna z powodu Arno, to wszystko. Mam raka i tak umieram. A powiedzmy im. Mam raka. I tak umieram. Ty... Co? Niemożliwe. Ja sobie robisz, co? Chciałabym. Moje życie się kończy. Arno. Mógł żyć długo i szczęśliwie. Cholera. Nie wiem, co powiedzieć. Nie ma co mówić. Wracajmy na farmę. George na pewno już wstał. Ktoś musi mu zrobić kanapkę.